że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia z martwych wstać. A Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować, mówiąc: zmiłuj się nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra: odejdź ode mnie, szatanie. Jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, a to, co ludzkie. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami, i wtedy odda każdemu według jego uczynków. Powiadam wam, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie.